Hejka. Mój plecak stoi tu. Tego nie mogę zapomnieć. No i lecimy do Meksyku. Jesteśmy teraz, przełożyłam okulary, bo nie mogę lecieć na soczewach. Lecimy, przesiadka w Frankfurcie 4 godziny. No nie wiem, która jest godzina, no mam jeszcze trochę. No, ciao. San Jose. Stary papa. Colócase la máscara sobre boca y nariz, poniendo la cinta elástica en la cabeza para ajustarla. Después ayuda. Okej, witam. Dobrze doleciałam do Mexico City. Jest tutaj straszne zakagańczenie i mam nadzieję, że mnie zaraz tam nie naprowadzą.
Pokażę wam, co trzeba. Adapter. I nie idzie kombinować jak na Silence. Strasznie zimno na tym lotnisku. Tutaj mam szal, jakby co. Jest pomiędzy jedynką, terminalem jedynką, a dwójką jeździ taki AirTrain. I chwilę to trwa, zanim się tu przyjedzie. Także zanim na przesiadkę trzeba trochę i migracja bardzo długo trwa. Z półtorej godziny żeśmy stali i to nie przez COVID-a. A teraz pokażę wam, co tutaj są. Dużo sklepów jest zamknięte, bo mamy 5 rano. Ja tutaj koczuję 10 godzin, ale już sobie pieniążki wziąłem. Jest dużo terminalów do wymiany i mówi, przeczytam, że najtaniej. Bardzo dobry kurs, bardzo wysoki kurs, jeden z najwyższych. Niestety wszędzie się dezynfekują ci ludzie, wszędzie to gówno stoi. No, wszędzie. Masakra. Informacja nie działa. Co fajnego? 7-Eleven? Haha, ale nie ma tego odgłosu z Irlandii. I tanie, chyba tanie, no 89 centów, eurocentów, kawa. Także ten, przyjechali ludzie, chyba metro zaczęło kursować, bo cała masa ludzi. Więc ja nagrywam i uciekam na odprawę. Za mną wyjście na zewnątrz. Można wychodzić, trzeba mieć tylko boarding kartę. I tutaj są te... No i tutaj są te kantory wymiany, jeden za drugim. Seven Eleven i kawa była gdzieś za 22 peso. Także 22-27. Tutaj jest troszkę drożej i z boku jest jakaś tam kafejka. No policja, nie dosyć, że ten to jeszcze pleksy ma. Mam nadzieję, że fokusuje. Tam jest komida, pamiętam jeszcze z Peru, to jest jadłodajnia, ale jest cholernie zimno. Myślę, że 12 stopni, bo tam 12 stopni. I tam właśnie dużo się stołuje miejscowych i tych pracowników, także myślę, że jest tanio. Okej, wszędzie są te dezynfekcyjne jinxy, naprawdę ludzie nadużywają. Czystość tak sobie. Wings, nie wiem, to jest jakaś sieciowa. Widzę, że dużo sieciów amerykańskich, także Amerykanie tutaj nieźle działają. Dobrze, ja pykam na odprawę. Raczej nie mogę kręcić, także... Kurczę, coś z tym fokusem. Pykam na odprawę i lecę do Cancun. No, to będziemy się widzieć może z Cancun. Pa! Thank you.
Debido a los requerimientos actuales de salud, todos los pasajeros y usuarios en general deberán usar cubrebocas todo el tiempo que permanezcan en el interior de las instalaciones y los transportes de pasajeros. Agradecemos su colaboración. Super.